Póki było sucho, jechało mi się bardzo dobrze. Niestety w pewnym momencie akurat pech chciał, że kiedy wyjeżdżaliśmy z serwisu, już staliśmy na pekacu wyjazdowym z serwisu, zaczęło dosyć mocno padać. Mieliśmy nadzieję, że to będzie mrzawka, ale pada praktycznie do teraz. Wyjechaliśmy na sliku. No i tak naprawdę kolejna pętla, to o ile pierwszy odcinek jeszcze jako tako się dało jechać, to na drugim to była praktycznie walka o życie w naszym wydaniu, co na pewno widzieli kibice, jak praktycznie każdy zakręt robiliśmy albo jakimś slajdem, albo niekontrolowanym ratowaniem. Jechałem w zeszłym roku Cieszynkę, udało mi się wygrać, co prawda tylko klasę. W tym roku moim zdaniem były trochę trudniejsze. Aczkolwiek muszę przyznać, że jeżeli chodzi o cały cykl rajdowych, samochodowych Mistrzostw Śląska, te OS-y są naprawdę bardzo wymagające. No i są ciekawe. Są bardzo zmienne, wymagające, ciekawe, szybkie, wolne partie, szybkie partie, mix. No tak naprawdę no, my na Mazowszu, my jesteśmy z Warszawy akurat, na Mazowszu tego nie mamy. Na Mazowszu mamy raczej długie, proste i niezbyt skomplikowane odcinki. Śląsk naprawdę, szczyty, wzniesienia, hopy, mnóstwo ślepych zakrętów, także naprawdę bardzo wysoki poziom i bardzo trudne odcinki, no nie ma co ukrywać.